Sztuczna inteligencja i generatywne modele językowe, GenAI, otwierają nowy rozdział historii. Te narzędzia pozwalają nam na tworzenie kreacji wykraczających poza granice naszej wyobraźni. Ale czy to oznacza, że maszyny przejmą kontrolę nad narracją? Czy światy stworzone przez GenAI będą przyjazne i inspirujące? Czy też staną się mrocznym odbiciem naszych lęków, niczym świat przedstawiony w filmie Matrix? Otwieramy największe wydarzenie technologiczne w naszym banku, piątą edycję GoTech Week. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Rozpocznijmy to wydarzenie gromkimi brawami. Będzie bardzo dużo technologii, ale będzie też i człowiek. Będą technooptymiści, ale też i technosceptycy wykorzystania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja będzie dynamiką rozwoju XXI wieku. Wygeneruje na pewno bezprecedensową zmianę. Możliwości AI są ograniczone zakresem danych treningowych dostarczonych przez człowieka. No nie są. AI jest pozbawione jakiejkolwiek kreatywności. To przesąd. Te algorytmy bez danych treningowych dostarczonych przez człowieka są w stanie uzyskiwać jakiś tam poziom kreatywności. To idzie do przodu w takim tempie, że wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, co się wydarzy. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób my możemy odnaleźć się w tej transformacji. Taki będzie temat panelu. Gdzie ona nam w bankowości już pomaga? Obecnie mamy wirtualnych asystentów, którzy pomagają na przykład w procesie reklamacyjnym. Duży wysiłek idzie w stronę optymalizacji back-office'u, czyli wszystkich procesów, gdzie możemy w jakiś sposób odciążyć pracownika od rutynowych czynności. Sztuczna inteligencja nas nie zje. Nie powinniśmy się obawiać sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja nie zastąpi nas, nie zastąpi naszych ról. Sztuczna inteligencja pomoże nam eliminować pewne zadania. Podnosimy efektywność głównie nas, osób, które realizują te zadania. Czyli mówimy tak, to nie sztuczna inteligencja realizuje te zadania, tylko pomaga nam w realizacji tych zadań w sposób bardziej efektywny. Już dziś wykorzystujemy narzędzia typu Copilot do wsparcia pracy naszych programistów. AI wspomaga nas w pisaniu kodu, przygotowuje dokumentację techniczną, odciążając nasze zespoły i efektywizując ich pracę. Szeroka adopcja sztucznej inteligencji to również dla nas szansa. To nowe role, które się otwierają przed nami. Człowiek zawsze sobie zadawał pytanie, czy go technologia wyprze. Jak do tej pory się to nie udało, moja obserwacja jest taka, że coraz więcej ludzi potrzeba tak naprawdę do tego, żeby tą technologię tworzyć, rozwijać, utrzymywać. Przede wszystkim trzeba najpierw zrozumieć i nauczyć się, co to jest, jak z tego korzystać. Dlatego w banku stworzyliśmy program, który się nazywa Digital Academy i ten program ma na celu zbudowanie kompetencji w zakresie AI u wszystkich pracowników. Digital Academy obejmuje webinary i szkolenia prowadzone przez naszych wewnętrznych trenerów, ale też uznanych mówców, ekspertów w zakresie AI na rynku. Taka właśnie moja rada dla Państwa to, żeby się nie bać, żeby eksperymentować, po prostu wchodzić w interakcje, pozwolić sobie na popełnianie błędów, bo warto być podmiotem, a nie obserwatorem tych zmian. Nic nie jest doskonałe. Firmy wykorzystują, wdrażają generatywną sztuczną inteligencję, natomiast należy być tu oczywiście ostrożnym, bo ciągle pojawiają się problemy. My nie wdrażamy AI dla samej innowacji. Tego nie możemy robić, to nie o to chodzi. Jak każdy GoTech Week, tak i ten, to ogromna dawka wiedzy i inspiracji. Jestem pod ogromnym wrażeniem mnogości prezentacji, use case'ów. Wychodzę z tego wydarzenia z o wiele większą wiedzą niż przyszłam. Dziękuję wszystkim za udział w GoTech Week. Obiecuję, że będziemy kontynuować tę ważną dyskusję o przyszłości technologii i roli człowieka w tym dynamicznym procesie. Mówiła Magda Nowicka.